Tak jest! Jesteście znowu! Znowu przygotujcie swoje uszy. Brawo dla was, że wróciliście. Ja podwijam swoje mistrzowskie rękawy i zabieram się za kolejne utwory, które mam nadzieję, że będę znał. Ale nie no, przyznajcie szczerze, poprzedni odcinek wyszedł naprawdę całkiem dobrze. Jestem do teraz, bo minęło jakieś 5 minut, bo musiałem sobie zrobić przerwę, napić się picia, ale wy odcinek zobaczycie oczywiście troszeczkę później. Jestem taki z siebie dumny, że dałem radę odgadnąć tyle utworów, jakieś pieprzone lordy, tylko mnie zagniotło totalnie, nie miałem pojęcia, że coś takiego w ogóle jest. To znaczy, no nie no, dobra, przesadzam, mówię, znałem to gdzieś tam w radiu, ale żeby wymówić tytuł, zorientować się, wokalista jaki, czy wokaliści, czy jakiś zespół, czy boys band, no kuźwa, no było naprawdę ciężko, ale sobie poradziłem. I dzisiaj jedziemy z kolejnym odcineczkiem z tego właśnie, żeby rozczytać, rozszyfrować, no kolejną, po prostu kolejny utwór, kolejne piosenki. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, zostawiacie mi wszystkie łapeczki i jedziemy! Jaza. The foul office at the bar is where I go. Dobra, czyli to jest Ed Sheeran i to mamy, kurde, ale sprawia mi to strasznie dużo radości. I'm in love, shape of you, I'm in love with your body. Shape of you, dobra, czyli powiedziałem to najważniejsze. I'm in love with shape of you, jestem zakochany w twoich kształtach, powiedział Ed Sheeran. Rudy, przystojniak może być rudy. No, w każdym razie jest rudy, jest rozpoznawalny. To jest Katy Perry, kuźwa, dam radę. To the rhythm, chained to the rhythm, złańcuchowany rytm. Chained, to się pisze chyba? Change? Chained to the rhythm. Katy Perry. Chained to the rhythm, dobra. I Skip Marley, gościa nawet nie wiedziałem, że to jest ze Skipem Marleyem, więc zaliczam sobie. Drugą mamy zrobioną, Duma. Duma i uprzedzenie, dobra, trzecia. O cholera, jasno. Brzmi jak Bruno Mars. Brzmi jak Bruno Mars. Chociaż z Marsów to tylko Twixy i Snickersy lubię. Ale nie mam pojęcia tytułu, w życiu nie pomyślałbym tytułu. Bruno Mars, to tyle dobrze wiedziałem, bo po głosie da się poznać wokalistę. That's what I like. W ogóle nie znam tej piosenki. Nie wiem, czy to jest jakieś nowe w miarę. Okej. I just wanna be part of your symphony. Timeless. To jest Zara Larsson. To jest głos Zary Larsson. Nie mam pojęcia z kim, bo to na pewno jest featuring jakiegoś DJ-a. Clean Bandit. Czy to jest DJ? Nie wiem, ale symphony Zara Larsson. Zara Larsson, to się zgadza. The radio. Just hold me tight and don't let go. No i to są właśnie ci wokaliści, których ja no, nie słucham, nie wiem, jestem stary, może nie, kręci mnie ta muzyka popowa. Nie mam pojęcia, któż to może być. Z Alessia Cara Stay. Znacie to? Znacie to? Takie ciepło, powolne. O Boże, to też wiem. Selena Gomez. Who's gonna roll the rock right on the moment? Ain't me. Selena Gomez, Ain't me. To był fajny hicior. No, to nie było aż tak dawno chyba. To wyszło w lipcu czy w sierpniu. Dopiero do radia. To nie byłam ja. Ballerin. Z balerina. Zawsze myślałem, że tytuł to jest Ballerin, jak słuchałem. There's nothing holding me back. Shaking. Czy to jest Shawn Mendes? There's nothing holding me back. Shawn Mendes! Ale trafiłem! No kurde, akurat tego wokalistę popowego, poza tam wiadomo Justinem Bieberem, znam, no ale z innymi... Kto tam jeszcze jest? Ten Zayn cały. I just wanna live forever. To jest chyba ten Zayn, tak? I ten głos jeszcze Taylor Swift. Taylor Swift, Zayn. I don't wanna live forever. Tyle wiem. Taylor Swift, Zayn. I don't... Patrzcie, jak po głosie można poznać. A wiem, bo on ma takie skrzyczące jaje, jakby mu ktoś wora kręcił. No to tyle wiem, że ma taki głos i taki głos posiada. To jest Malibu. Miley Cyrus, Malibu. To łatwe, bez najmniejszego problemu, guys. Nie powinno być problemu. Malibu. You flew too in Malibu! In Malibu! No, fajna piosenka, bardzo mi się podoba. Mam resztę chrupka w zębie, proszę, musiałem go wyciągnąć, okej. The Weeknd. I feel it coming.
To jest właśnie to, o czym wam mówiłem chyba w poprzednim odcinku z punk, z Daft Punkiem, Weekend Daft Punk, I feel it coming. Dobra, nie będę wysypywał, po prostu zjem troszeczkę, ale idzie! Ja pierdzielę, nic do cięcia, ale nie, chwilę. Możecie sobie myśleć, co chcecie, bo ja do takich filmów, do nagrywania takich filmów w ogóle nie wiem, zazwyczaj się nie przykładam, robię to na spontanie, robię to na luzie i tak, nie wiem, dzisiaj rano po prostu... Przeżuję. Dzisiaj rano pomyślałem sobie, że nagrywałem kiedyś właśnie taki challenge, żeby nie zaśpiewać piosenki, bo wiadomo, coś tam się stanie. No i mówię, no kurwa, no to było głupie. Ale pomyślałem sobie, że, bo ja strasznie dużo słucham radia, ja strasznie dużo jeżdżę samochodem, co równoznaczne jest z tym, że bardzo dużo słucham radia, w większości RMF-u, także pozdrawiam serdecznie RMF. I stąd się wziął pomysł na ten odcinek, żeby nagrać może chociaż spróbowanie domyślenia się wokalistów, którzy występują w danym tym, ale widzę, że nie muszę się domyślać, bo wychodzi to naprawdę bardzo spoko. Także naprawdę, zostawcie mi wszystko łapeczkę, ja z siebie sam sobie biję brawo, to już jest, to jest narcyzm. We go down together. Tyle mogę powiedzieć refren. We go down together albo goes down. Chainsmokers znam bardziej z piosenki chyba Let Me Take Your Selfie. Stara piosenka. Nie no, tego nie znałem, przyznaję się, bez bicia nie znałem. Mogłem nie przerywać, to by trafiło mi się coś dobrego. Lana Del Rey Love. To jest Love. No nie no, co wy, Lana Del Rey mi tu... Kuźwa, mam problem z dwoma wokalistami. Ktoś jeszcze i Lana Del Rey. To nie jest takie trudne. Lana Del Rey, można powiedzieć to szybko. Stół z powyłamywanymi nogami. Lana Del Rey, świetnie. Love, 12 utwór. Dobra. Mówiłem, nie będę śpiewał po prostu, bo czasem... Gotta get away from here. You got... Ale kto to może być? Urwane jaja Zayn, ale nie wiem tytuł, tak? Zayn? Harry Styles, ten też ma urwane jaja. Nie no, nie chciałem, spokojnie, nie chciałem obrazić po prostu. Tylko jak robię niższy głos, tak wiecie, tak to jakby im jaja ukręcali. No właśnie to jest ta muzyka Young Multich typowych. No nie słucham takiej muzyki, nie wiem. Prestiżowa jakaś niech będzie. Przecież to wiedziałem! Z Justinem Bieberem. Nie poznałem po głosie Justina Biebera? Musiał być nieźle zautotunowany. I też nie znam głosów tutaj. No come on! No przecież tak dobrze szło. Mogłem nie przerywać, mogłem mówić ciągle, nie wiem. Lorde znowu! Pieprzone Lorde! Drugi raz wpadam na Lorde. No to już wam pokazuje, że jestem szczery w tym, co robię i nie słucham takiej muzyki. Believer, Imagine Dragons, Believer. No, ale Imagine Dragons, słuchajcie, to jest genialna muzyka. To wam od siebie serdecznie polecam. Radioactive, Believer, cała w ogóle płyta wcześniejsza i teraz, którą pewnie szykują, bo to jest raczej z nowego utworu Imagine Dragons, Believer, tak. No tutaj trafiłem, akurat takiej muzyki słucham. Mniej więcej, takie się pojawiają gdzieś na Spotify'u u mnie, w playliście. Attention. Ale czy to jest Charlie Puth? Charlie Puth, atencja. You just want attention, tak? You just want attention. Charlie Puth. Yeah, you just want attention. Ale nie, chwila. Nie, chwilę to jeszcze zostało. Jeszcze coś zostało. Naked. Chyba nawet pojawiło mi się w ostatnim odcinku. Jest Rihanna z jakimś ziomeczkiem. Pewnie przyćpanym. Naked? See me naked? Will Toad! Wow. No i to mi podpowiedział. Znasz ten DJ Khaled? On z Bieberem współpracuje, z Rihanną, no ale jak mogłem tego nie wiedzieć? No dobra. To mamy tyle, to jest koniec, tak. Ale właśnie, jeszcze wracając do piosenki Charlie Puth. To jest piosenka oryginalna. Ale tego dawno nie słuchałem. Słuchajcie, General TV. Zrobiłeś taką robotę. Ile ja bym dał, żeby o miesiąc cofnąć czas. Ja bym to aż cover bym zrobił, to jest takie ładne. Uda się zapomnieć. Ale taki wokal masz nie do końca czysty, ale taki kurde hypnotizing.
I to dochodzi, dochodzi. Dochodzi do orgazmu, mój o mnie już. Tak, przepraszam. Pewnie znasz to uczucie, gdy robisz coś. W swojej niewiedzy żyjesz dobrze, tak. Wtedy linka znikąd wysyła ktoś. I cały wieczór nagle trafia szlak. Nie pokażę skrypcję, z lajka zabieraj. Lębiej wielorybów się może obejrz film. Albo zejdź do tego filmu po prostu. Nie wiem czy, może tak się po prostu pożegnam. Mam nadzieję, że tu jest ktoś od Karolka, bo ja tu dużo. Szacun od Karolka, dobra. Ktoś tam jest, szacun od Karolka 2, dobra, czyli wiecie, że ja wam polecałem tę piosenkę, bardzo się cieszę, bo mój komentarz, no już dawno dopisałem ten komentarz, więc gdzieś zaginął w akcji po prostu, no tyle znamienitych polskich youtuberów pisało, że gdzieś tam się to schowało. No dobra, dzięki serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka, znowu wpadłem na Lordę, w sensie na jej utworze, czy tego zespołu, nieważne. Dzięki serdecznie za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawiajcie mistrzowskie łapeczki, 20 tysięcy łapeczek i wjeżdżamy z kolejnymi. Ile wam się udało zgadnąć, też napiszcie pod spodem w komentarzach, pewnie wszystkich ze skręconymi jajami, żeście odgadnęli, także tutaj się o to nie boję, Charlie Puff i cała reszta. No dobra, w każdym razie, dzięki serdecznie za oglądanie, do zobaczenia już niebawem w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Odkładam słuchawki, bo na dzisiaj naprawdę koniec maratonu nagrywania, znaczy maratonu, no to były dwa odcinki, ale to tyle. Trzymajcie się, łokieć i do zobaczenia już niebawem. A, i wejdźcie na Facebooka, Instagrama, jak chcecie i nie pokazujcie sobie. No. Thank you.